Zadaniem naszego mózgu jest ochrona przed zagrożeniem i problem w tym, że jeżeli na przykład byliśmy mali i spotkaliśmy się z czymś, co wydawało nam się jako groźne, niebezpieczne, mogliśmy zapisać w swojej głowie, że należy unikać tej sytuacji, osoby czy okoliczności życiowej. Problem jest w tym, że jeżeli faktycznie to nie było dla nas niebezpieczne wydarzenie, ale jako dziecko to w tamtym momencie odebraliśmy, to do dzisiaj możemy wierzyć, że musimy unikać tego typu okoliczności i czasami bywa to bez sensu w naszym życiu, a w najgorszym wypadku po prostu siedzimy w domu i nic nie robimy w świecie zewnętrznym, tylko przebywamy w świecie elektronicznym jak media. I często jest tak, i możemy to rozpoznać po tym, że jeżeli przeżywamy życie codzienne albo mamy się spotkać z jakąś okolicznością, jesteśmy wysłani gdzieś z firmy na jakąś rozmowę, montaż czy cokolwiek, to możemy czuć wewnętrzne obawy lub jakiś dyskomfort i możemy mieć ochotę włączyć muzykę, cokolwiek innego zrobić. Nasz umysł próbuje nas przekierować na zjedzenie coś słodkiego, natychmiast coś, co poprawi nam nastrój albo TikTok, a ten moment dyskomfortu jest tak naprawdę momentem skonfrontowania się z czymś starym, co nas blokowało. I jeżeli przez to przejdziemy, to tych dyskomfortów będzie w życiu coraz mniej, aż całkowicie się z tego wyczyścisz, a jednocześnie odblokujesz więcej aspektów swojego życia i twoje życie stanie się bogatsze, bo wszystkie kompulsje, jakieś potrzeby, uzależnienia, gry, hazard, czy oglądanie filmów, seriali, przeżywanie życia innych ludzi, jest to związane z twoimi wewnętrznymi brakami. Jeżeli je zaspokoisz, nie będziesz musiał tego zaspokajać niczym na zewnątrz, typu konsumpcjonizmem, przedmiotami, oglądaniem filmów, serialów, gier, używaniu narkotyków lub zajadaniem po prostu. Oczywiście w dłuższej perspektywie czasu może być tak, że po prostu już będziesz czuł się zmęczony samym sobą, to daj sobie oddech i miej świadomość kierunku, w którym zmierzasz. I to, co najważniejsze i najlepsza próba, którą możesz zrobić sam dla siebie, to czy potrafisz przetrwać dzień bez rozpraszaczy, czyli bez muzyki, bez rozkminiania ciągłego siedzenia w głowie, czyli że masz cicho w głowie, bez zagadywania z obcymi ludźmi, po prostu przebywać samemu ze sobą, bez rozpraszania się mediami społecznościowymi, telefonem, czymkolwiek na zewnątrz. Po prostu być sam ze sobą cały dzień, tak jak to kiedyś było.